Uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek. Druga niedziela po wniebowstąpieniu Pańskiem. Nastąpiło około roku Pańskiego 33. Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza, na uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek. Lekcję wyjętą z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wiersz od 1 do 11. A gdy się spełniły dni Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy wespół na tymże miejscu. I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna. I napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał. A byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, mężowie nabożni ze wszego narodu, który jest pod niebem. A gdy się stał ten głos, zbliżało się mnóstwo i strwożyło się na myśli, że każdy słyszał ich swym językiem mówiących. A zdumiewali się wszyscy i dziwowali, mówiąc, i żali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy. A jakośmy słyszeli każdy z nas swój język, w którymeśmy się urodzili? Partowie i Medowie i Elamitowie i mieszkający w Mezopotamii, w żydowskiej ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie i w Azyi, we Frygii i w Pamfilii, w Egipcie, w stronach Libii, która jest blisko Cyreny, i przychodniowie rzymscy, Żydowie też i nowo nawróceni, Kreteńczycy i Arabczycy, słyszeliśmy ich mówiących języki naszymi wielmożne sprawy Boże. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, rozdział 14, wiersz od 23 do 31. Onego czasu rzekł Jezus do swych uczniów, jeśli mnie kto miłuje, będzie chował mowę moją, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie z niego uczynimy. Kto mnie nie miłuje, mów moich nie chowa. A mowa, którąście słyszeli, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Tom wam powiedział u was mieszkając. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek bym wam powiedział. Pokój zostawuję wam, pokój mój daję wam, nie jako dawa świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, iż idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. I te razem wam powiedział przedtem, niż się stanie, iż byście, gdy się stanie, wierzyli. Już wiele z wami mówić nie będę, albowiem idzie Książę Świata tego, a we mnie nic nie ma, ale iżby świat poznał, że miłuję Ojca, a jako mi Ojciec rozkazanie dał. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek. Święto zesłania Ducha Świętego jest tak dawne, że czasu jego zaprowadzenia oznaczyć niepodobna, już święty Augustyn mówi, że należy do uroczystości, które obchodzi cały okrąg ziemski. Nazwa Zielone Świątki pochodzi od zwyczaju, że w tym dniu umajano domy i kościoły gałęziami i posypywano posadzkę tatarakiem. W języku kościelnym zowie się ten dzień Pentekoste, dzień 50, w którym Izraelici święcili pamięć ogłoszenia woli pańskiej na górze Synaj i obchodzili obrzęd dożynków. My w tym dniu święcimy pamiątkę zesłania Ducha Świętego na apostołów. Dzień ten jest jakoby dniem narodzin Kościoła. Skoro bowiem Chrystus Pan nieskończoną zasługą posłuszeństwa nas zbawił, naturalny stąd wniosek, że owoc tego zbawienia winien być naszym udziałem. Łaska Boża jest skarbem, który nie tylko jest dla nas przeznaczonym, ale i wypłaconym nam być winien. Chrystus Pan podobny jest królom i mocarzom ziemskim. Jak królowie mają swój skarb i swych jałmużników, którzy są szafarzami ich dobrodziejstw dla biednych, tak ma Chrystus, Król Niebieski, skarb i skarbnika swego. Skarbem jest Kościół katolicki, skarbnikiem Duch Święty. Łaskę Kościoła otrzymujemy tylko w obrębie Kościoła. Tylko Kościołowi katolickiemu obiecany jest Duch Święty. Duch Święty jest Duchem Prawdy, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 16, wers 13, Kościół zaś filarem prawdy. Pierwszy list Świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 3, wers 15. Duch Boży przeto może tylko przemieszkiwać w Kościele. Duch Święty jest trzecią osobą bóstwa, Bogiem tak prawdziwym, jak Ojciec i Syn. Istocie Jego nic boskiego nie braknie. Ma tę samą moc, potęgę i chwałę, jak Ojciec i Syn. Tę współistotność wypowiada Pismo Święte w słowach Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Pierwszy list Świętego Jana, rozdział 5, wers 7.
Jak Ojciec jest od wieków i Syn od wieków zrodzony, tak odwiecznym jest Duch Święty, ale pochodzi on razem od Ojca i Syna. Uczy tego wyraźnie sam Zbawiciel, mówiąc, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi. Ewangelia Świętego Jana rozdział 15, wers 26. W innym miejscu powiedział, wszystko, cokolwiek ma Ojciec, moje jest. Dlatego powiedział, że z mego weźmie, a wam opowie. Ewangelia Świętego Jana rozdział 16, wers 15. Duch Święty pochodzi przeto od Ojca, ale Syn go posyła. To, co On obwieszcza, jest własnością Ojca i Syna. Duch więc musi pochodzić od Ojca i Syna zarazem i dlatego też nazywamy Go Duchem, nie dlatego, jakoby Ojciec i Syn nie byli duchami, lecz ponieważ pochodzenie Ducha od Ojca i Syna najstosowniej porównać można z tchnieniem Bożym. Lubo więc Duch Święty jest wszędzie, będąc Bogiem, przede wszystkim jest w Kościele i duszach sprawiedliwych. Jest to podobna obecność, jak obecność Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Jak Chrystus mocą swego bóstwa napełnia niebo i ziemię i jest jako Bóg i człowiek obecny w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, tak Duch Święty przemieszkuje w Kościele i duszy ludzkiej w ten sposób, że dusza nie otrzymuje łask Ducha Świętego, lecz Ducha Świętego wraz z Jego łaską i staje się przybytkiem żywego Boga. Ten tedy Duch Boży, który wraz z Ojcem i Synem dokonał czynu stworzenia i zbawienia, zstąpił w 50 dni po zmartwychwstaniu Pańskim w serca uczniów, którzy się byli zebrali na wspólną modlitwę. Zstąpił na nich w kształcie języków płomienistych, które osiadły na głowach apostołów wśród szumu wiatru i trzęsienia ziemi, zupełnie tak, jak się pojawił Pan Bóg na górze Synaj. Strach przeniknął mieszkańców Jerozolimy, a odwaga i ufność ożywiła serce uczniów i chwalili Pana. Słyszeli Żydzi apostołów sławiących Boga, każdy w swym języku. Piotr wystąpił po raz pierwszy publicznie i głosił naukę ukrzyżowanego Chrystusa, a w tym dniu dało się ochrzcić 3000 ludzi i działy się cuda i znaki. Odtąd pozostał Duch Boży przy Kościele, oświecał i nauczał Kościół i kapłanów, pocieszał, umacniał, uświęcał wiernych i zlewał w ich serca pełnią łask swych. Te działania Ducha Świętego na dusze ludzkie nazywamy darami Ducha Świętego. Nie są one cnotami, ale zdolnościami, którymi człowiek dochodzi do cnót, nazywającymi się znowu owocami Ducha Świętego. Takich darów mamy 7. Wylicza je Izajasz prorok, mówiąc o Mesjaszu, pierwowzorze wszechdoskonałości, a zarazem naszym pierwowzorze, i odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bogobojności i napełni go Duch bojaźni Pańskiej. Księga Izajasza rozdział 11, wers 2 i 3. Rozważmy te dary. Pierwszym darem mądrości jest dar uznania, że jednego nam tylko potrzeba, to jest poznać Boga i osiągnąć zbawienie. Drugi dar rozumu polega na zdolności zrozumienia poszczególnych prawd objawionych. O ten dar prosić nam potrzeba przed nauką chrześcijańską, przed słuchaniem Słowa Bożego, przed czytaniem ksiąg budujących. Trzeci dar rady czyni człowieka zdolnym do wybrania w razach wątpliwych tego, co jest dobre. Czwarty dar mocy jest darem wykonania tego wszystkiego dobrego mimo wrodzonej ułomności. Piąty dar umiejętności jest darem rozpoznania złud szatańskich i wynalezienia właściwej drogi zbawienia. Szósty dar pobożności jest tym darem, im mocy którego znajdujemy szczęście jedynie w Bogu, nie w rozkoszach tego świata. Siódmy dar bogobojności jest dar zbawiennej obawy przed sądem Bożym i lękania się wszelkiego grzechu. Owocami Ducha Świętego są cnoty, których człowiek nabywa, współdziałając z darami Ducha Świętego. Paweł apostoł wylicza ich 12. List Świętego Pawła do Galacjan rozdział 5 wers 22, a owoców Ducha jest. Pierwsza cnota, miłość, Boga i bliźniego. Druga cnota, wesele w Bogu. Trzecia cnota, pokój z ludźmi i z sobą. Czwarta cnota, cierpliwość w przeciwnościach. Piąta cnota, dobrotliwość, łagodność. Szósta cnota, dobroć, serca. Siódma cnota, cierpliwość, wytrwałość. Ósma cnota, nieskwapliwość, wybaczenie uraz. Dziewiąta cnota, wiara, czyli wierność w służbie Bożej. Dziesiąta cnota, skromność, nieunoszenie się namiętnością. Jedenasta cnota, wstrzemięźliwość, powściągliwość dla miłości Boga. Dwunasta cnota, czystość w myślach, słowach i uczynkach. Nauka moralna.
Życie każdego świętego jest świadectwem owoców Ducha Świętego, gdyż, jak mówi święty Franciszek Salezy, życie takie nie jest niczym innym, jak Ewangelią głoszoną przez czyny. Jeśli Duch Święty zamieszkał w duszy, wtedy ona jest podobną do przybytku świętego, do wybranego naczynia boskiego miłosierdzia, w które spływa balsam łaski Bożej. Człowiek jest w oczach boskich drogocennym naczyniem, póki to naczynie jest czyste. Grzech dopiero zanieczyszcza je, grzech jest jak berdzą pozbawiającą je połysku, a razem z tym połyskiem niknie upodobanie Boga. Jeśli przeto Duch Święty pozostaje tylko w duszy człowieka, póki taż dusza jest wolną od ciężkiego grzechu, to grzech śmiertelny wypłasza Ducha Świętego i znieważa przybytek Pański. Wtedy dusza nie jest domem Bożym, lecz podobną jest do jaskini łotrów, gdyż złe popędy i namiętności owładnęły ją, ogołociły z łaski Bożej i zabijają w niej duchowe życie. Grzech śmiertelny jest jakby świętokradztwem i duchowym znieważaniem świątyni, które ściąga na siebie sądy Boże. Kto Kościół Boży zgwałci, pisze apostoł, zatraci go Bóg. Albowiem Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 3, wers 17. Chrześcijanin przeto chcący wiedzieć, jaki jest stan jego duchowej świątyni, winien się zapytać, czyż w mem życiu widać owoce Ducha Świętego. Czy mam dary Ducha Świętego? Gdzie nie ma owoców, tam też nie może być mowy o darach. W takim razie nie ma innej rady, jak pojednać się ze Zbawicielem drogą szczerego żalu i skruchy i przystępowaniem do świętego sakramentu pokuty. Ale bądźmy potem ostrożni i zachowajmy, cośmy otrzymali, gdyż Pan uzdrowił 30-letniego chorego, ale napomniał go, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało. Słuchajmy natchnień i bądźmy baczni, gdy do nas Duch Święty przemawia. Gdy nas niepokoi sumienie, gdyśmy niezadowoleni z siebie samych, gdy przyjdą nam na myśl sądy Boże, gdy wspomnienia młodości w nas się ocucą, gdy nauki rodziców i duszpasterzy przyjdą nam na pamięć, gdy rozpomnimy, czym byliśmy dawniej, a czym teraz jesteśmy, gdy poczujemy w sobie chęć walczenia ze złymi popędami, gdy litość i współczucie zachęcą nas do czynów miłosierdzia, gdy szlachetne zamiary i postanowienia powstaną w duszy naszej, wtedy bądźmy pewni, że Duch Święty do nas przemawia. Idźmy za Jego głosem, jeżeli pragniemy przypodobać się Bogu. Pomnijmy na słowa Pawła Świętego, którzykolwiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synami Bożymi. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wers 14. Modlitwa. Boże, któryś w dniu dzisiejszym serca wiernych oświecił Duchem Świętym, daj, abyśmy w tym Duchu rozumieli, co jest dobre i zawsze się radowali pociechą Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani, nauki katolickie rozrastają się dzięki Wam, wiele osób się nawraca, dla tysięcy osób jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne i materialne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Każdego 13 dnia miesiąca publikowany jest audiobook Ojca Wawrzyńca, Milczenie i Mowa Maryi. Serdecznie zachęcamy do słuchania. Jeżeli nauki pomagają też Tobie i chcesz przekazać dobrowolną jałmużnę dla rozwoju nauk i ku większej chwale Bożej, to możliwości przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy do włączenia wsparcia cyklicznego co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.